Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie Poznaj naszego prelegenta. Dzisiejszym gościem jest Patryk Szlęk. I co robi Patryk Szlęk? Niesamowite, bo Patryk Szlęk łączy właśnie pasję do wystąpień publicznych ze swoją pracą, czyli na co dzień zarządza projektami w IT. Patryku, jakbyś chciał powiedzieć więcej na zasadzie, z czym w sumie chciałbyś być kojarzony, z jakim swoim doświadczeniem zawodowym? Ja myślę, że najbardziej z doświadczeniami zawodowymi to przede wszystkim z komunikacją, bo nie ukrywam, że uwielbiam występować, przekazywać wiedzę, właśnie zdobywać też wiedzę od innych osób, no bo przecież właśnie będąc na konferencjach poznaję innych mówców, innych uczestników, którzy też przekazują swoją wiedzę. Nie ukrywam, że tutaj właśnie ta część wystąpień publicznych jest mi bardzo bliska i bardzo zadowalająca, więc myślę, że właśnie z tym obszarem chciałbym być najbardziej kojarzony. Świetnie. Ja też zadaję to pytanie wszystkim naszym prelegentom. Czy jest może jakiś taki wycinek Twojego doświadczenia, którym chciałbyś się podzielić, ale taki, o którym jeszcze nikt nie wie? Jeśli chodzi o doświadczenie z wystąpieniami publicznymi, to może zabrzmi to dość standardowo, ale kiedyś byłem chłopakiem bardzo nieśmiałym, nie miałem styczności z wystąpieniami publicznymi, więc było mi to obce, ale później na bazie właśnie lat, gdzie odkryłem te prezentacje podczas studiów, gdzieś w szkole, gdzie trzeba było prezentować, poczułem, że bycie na scenie sprawia mi ogromną przyjemność i właśnie wtedy zgłębiając coraz bardziej krok po kroku właśnie te wystąpienia publiczne, poczułem, że w tą stronę chcę iść i rozwijać się jako mówca, ale przede wszystkim też jako człowiek, no bo przecież komunikujemy się na co dzień z naszymi znajomymi, z rodziną, poznajemy nowe osoby w swoim życiu, ale przede wszystkim także też w pracy bardzo dużo waży, jeśli chodzi o komunikację, no to myślę, że tutaj te doświadczenia jakby były takie bardzo u mnie dosadne, jeśli chodzi o rozwój, czyli kiedy pojawiła się ta świadoma komunikacja, świadomy rozwój wystąpień publicznych, to było to dość intensywne, jeśli chodzi o rozwój mojej osoby takiej wewnętrznej, nazywając to prosto rozwojem osobistym. Natomiast jeśli chodzi o takie doświadczenie, gdzie nie za bardzo tutaj było wiadomo i nie uchylałem tego rąbka tajemnicy reszcie osób, to muszę powiedzieć, że kiedyś właśnie była pewna sytuacja związana z konferencją Toastmasters, gdzie także miałem przyjemność wystąpić i no cóż, że tak powiem, rano los mnie zaskoczył, bo zatrzasnąłem kluczyki od samochodu, więc trzeba było szybko się przetransportować z Wrocławia do Poznania. Na szczęście PKP nie zawiodło, pociągi były na czas, więc dotarłem, wystąpiłem z tą prelekcją, ale to także mnie nauczyło tego, żeby spokojnie reagować na to wszystko, co się dzieje, nie panikować, a także też właśnie te umiejętności przekładają się podczas wystąpień publicznych, bo na scenie różnego rodzaju sytuacje się zdarzają i warto właśnie, aby nie panikować, więc wtedy w tej sytuacji poczułem, że te wystąpienia publiczne jednak dały mi trochę takiego opanowania w sytuacjach stresowych i po prostu myślenia, jak reagować, jak działać, a najprościej mówiąc, jak improwizować właśnie w takich sytuacjach, więc to było to doświadczenie, z którym mogę się z Wami podzielić właśnie tak, no już w szerszym gronie. Super, dzięki Ci wielkie. A powiedz mi, gdzie pierwszy raz, może najpierw, gdzie dowiedziałeś się o Toastmasters i jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie? Jeśli chodzi o Toastmasters, to tak naprawdę historia zaczęła się dość banalnie, bo kończyłem studia, kończyłem także przygodę z kołem naukowym, w którym działałem przez ponad 2 lata i pomyślałem, że okej, studia się kończą, kończy się moja działalność w kole naukowym, fajnie byłoby znaleźć nowe zajęcie, takie po tych czynnościach standardowych, czyli po studiach, ale także i po pracy. No i wtedy wpadło mi w oko właśnie ogłoszenie, gdzie mój znajomy był członkiem Toastmasters i właśnie wtedy stwierdziłem, okej, pójdę, zobaczę, o co chodzi, tym bardziej, że już wtedy byłem świadomy, że wystąpienia publiczne sprawiają mi nie lada frajdę i przyszedłem na spotkanie, no i słuchajcie, nie ma co ukrywać, na pierwszym spotkaniu od razu wypełniłem formularz, zapłaciłem składkę i wiedziałem, że to jest miejsce dobre dla mnie. Dobre do tego, że rozwijam to, co kocham i wtedy naprawdę poczułem się jak w miejscu, w którym chcę wiele oddać od siebie, ale także na pewno zgarnąć nieocenione doświadczenie od innych mówców, od innych osób i po prostu też od innych takich doświadczeń z różnych branż, bo wtedy też wiedziałem, że jako osoba wchodząca na rynek pracy będę chciał chłonąć jak najwięcej doświadczeń nie tylko ze swojej branży właśnie, czy to zarządzania projektami, czy samego IT, ale także właśnie tych branż dookoła, bo przecież każde doświadczenie jest na wagę złota, bo wtedy możemy właśnie poszerzyć nasze horyzonty. Świetnie. A czy było coś takiego decydującego? Bo rozumiem, że taką największą wartością dla Ciebie było to, żeby występować publicznie. Ale czy coś było takiego, no bo stwierdziłeś,
nie ukrywam, od razu podpisałem, zapłaciłem składkę, już byłem członkiem. Coś takiego, co cię przekonało akurat do tego miejsca? Tutaj mówimy o organizacji czy o klubie? Możesz powiedzieć i jedno, i drugie, jeżeli coś takiego jest, co było konkretnego w klubie i czy jakaś konkretna idea, którą mamy w Toastmasters, też do ciebie może przemawia. Myślę przede wszystkim, że jest to czynnik, który jest standardowym czynnikiem zawsze, jeśli chodzi o właśnie bycie częścią czegoś większego i tutaj na pewno mogę się zgodzić i zadeklarować, że byli to ludzie, bo te osoby, które spotkałem wtedy na miejscu i spotykałem w każdym klubie, w jakim miałem okazję występować, tworzyły genialną atmosferę, tworzyły unikatowe wartości i czerpałem od nich świetne inspiracje, nie tylko jeśli chodzi o mowy i wystąpienia, tylko właśnie w ogóle o inspiracje rozwojowe. Natomiast sam klub wtedy, w tamtym okresie, w którym dołączałem, był przede wszystkim złożony właśnie z członków, którzy pracowali w obszarze zarządzania projektami. Więc tą wartością dodatnią było to, że ja jako ta osoba raczkująca w obszarze projektów mogła bardzo szybko zbierać doświadczenie, podpytywać, podpatrywać te osoby, rozbudowywać swoją sieć kontaktów, więc tutaj także wartością nieocenioną był po prostu ten rozwój zawodowy, który był wspierany właśnie jeszcze po pracy bezpośrednio w Toastmasters. Świetnie. Teraz chciałabym Ciebie zapytać, jakie jest Twoje stanowisko dotyczące stresu i takiej tremy przed wystąpieniami. Czy jesteś raczej ten team, który opowiada się za tym, a ja już mam takie doświadczenie, że raczej ten stres mnie dotyka, czy raczej jesteś po tej stronie, która mówi, że no, odczuwam ten stres, ale z uwagi na to, że mam dość duże doświadczenie, to potrafię sobie z nim radzić. I uwaga, jeżeli tak, to jakimi technikami sobie z tym radzisz? To ja dodam trzecią grupę osób, która jest bardzo mała. Ja jestem w tej grupie i kiedyś, już jakiś czas temu dotarła do mnie ta koncepcja. I ja się pod nią podpisuję obiema rękoma, że stres jest i ja jak najbardziej go odczuwam, ale ja nie definiuję go jako stres. Ja definiuję go jako ekscytację, ekscytację do tego, co robię. Wychodzę na scenę, czuję stres, ale ja mówię sobie, to jest ekscytacja, bo znowu mogę być przed ludźmi, mogę robić to, co kocham. I wtedy, jeśli powiemy sobie, że jest to ekscytacja, nie mówimy tego negatywnego wybrzmienia stresu, że stres nas paraliżuje, spina, jest czymś takim negatywnym w samym już swoim brzmieniu. Ja sobie mówię, ekscytuję się, wystąpię, spotkam nowe osoby, przekażę kolejne inspiracje, to ta ekscytacja mnie mobilizuje do tego, żeby lepiej wystąpić, żeby zwracać uwagę, korygować siebie, ale przede wszystkim tak, żeby być czujnym na to, że jeśli popełnię jakiś błąd, to ja sobie go zakoduję i przede wszystkim zapamiętam, aby udoskonalić się w kolejnych wystąpieniach i go tam troszkę skorygować, żeby się już nie powtórzył. Więc ja jestem właśnie w tej drużynie, która mówi, jest jak najbardziej ekscytacja, są te emocje przed wystąpieniem, bo nie ma co ukrywać, są one z nami będą i właśnie jakby puentą tej ekscytacji jest to, żeby po prostu ze stresu zrobić swojego sprzymierzeńca i jak najbardziej jestem za tym. Są momenty oczywiście, kiedy przekraczamy swoje granice komfortu, kiedy rozwijamy się, bo mówimy tutaj o mówcach, kiedy występujemy przed setką osób, przed tysiącem i więcej, to wtedy, jak rzecz jasna, ten stres troszkę pojawia się mocniej, przekraczamy właśnie te swoje bariery, ale no, grunt to właśnie zrobić z niego swojego sprzymierzeńca, rozwijać się i przede wszystkim też być świadomym, że stres nie paraliżuje w kontekście takim, że nawet jeśli się zestresujemy, popełnimy jakiś błąd, to będzie koniec świata. Nie, jak najbardziej jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, ale ważne jest to, żeby na błędach się uczyć. I wtedy w momencie, kiedy jesteśmy świadomi, że ekscytujemy się, popełnimy błąd, nie ma problemu, idziemy dalej. Oczywiście, jeśli to nie jest błąd krytyczny, pamiętajmy o tym, no to jak najbardziej właśnie w tej drużynie się znajduje. I można odnotować, że jak Patryk Szlęk mówi, że coś jest dla niego ekscytującego, to ono jest równoznaczne z tym, że można powiedzieć, że stresuje go to, ale będzie dobrze. Okej. Okay. Dokładnie. Chciałabym się dopytać, gdybyś miał przed sobą osobę, która planuje zacząć swoją ścieżkę jako mówca, powiedzmy, że chciałby zostać właśnie takim konferansjerem i chciałby się Ciebie dopytać, jak ułożyć taką drogę, jakie zrobić pierwsze kroki, to co byś mu doradził? Myślę, żeby na początku na pewno bawić się tymi wystąpieniami publicznymi, eksperymentować, próbować. Pamiętajmy, że kiedy zaczynamy naszą drogę, to my możemy widzieć to, kim chcemy być jako konferansjer, jako mówca, ale też warto, żeby poczuć te inne sfery, bo
mówca mówcy nie jest równy. Każdy ma swoje cele, każdy ma swoją markę, o czym też będę mówił na konferencji, więc tutaj serdecznie zapraszam. Natomiast jest wiele różnych składowych, które definiują mówcę, bo popatrzmy, są mówcy, którzy bardziej nas rozśmieszają, są mówcy, którzy bardziej... Przepraszam, przy tej temperaturze ciężko tutaj na nawilżenie gardła. Są mówcy, którzy bardziej nas inspirują, są mówcy, którzy przekazują po prostu informacje i tak dalej, więc tych form mówienia, występów publicznych jest bardzo wiele i myślę, że na początku jest ważne, żeby odkryć po prostu siebie, także eksperymentować, próbować, a kiedy już będziemy wiedzieli albo nawet wchodzimy na te wystąpienia publiczne i wiemy, że okej, chcemy być konferansjerem, widzianym oczami profesjonalizmu, stonowania, prowadzenia wydarzeń branżowych choćby, no to wtedy, kiedy zdefiniujemy sobie tak, że tak chcemy, żeby nas osoby widziały, no to właśnie też musimy skupić się na tych elementach, czyli opanowaniu, dobrej tonacji głosu, rozwijaniu, modulacji, prowadzenia, zwrócenia uwagi na to, jakie cechy właśnie w takich osobach już, które w tej branży gdzieś są i są zbliżone do tego, do czego my dążymy, są cenione i wtedy takie cechy warto należy rozwijać, bo oczywiście wtedy, kiedy już jesteśmy ukierunkowani, do czego dążymy, łatwiej nam dostrzec to, co jest naszymi silnymi stronami, a co jednak będzie słabszymi, natomiast też będzie mniej zauważalnymi na scenie. I wtedy właśnie myślę, że takim słowem clue podsumowania tego, to na początku bawić się wystąpieniami, odkrywać siebie, no i czerpać z tego jak największą przyjemność. I w sumie mogłabym to podsumować w tą stronę, że tak naprawdę nie zamykać się na jedną opcję, tylko jednak wypróbować całe mnóstwo różnych opcji, a dopiero ewentualnie zacząć specjalizować się w tej, w której już stwierdzimy, że okej, spróbowaliśmy resztę, ona nam nie bardzo leży, więc idziemy dopiero w jakimś kierunku. Zdecydowanie. I też warto wziąć pod uwagę to, że jeśli zdecydujemy się dążyć do jakiegoś celu, czyli na przykład właśnie takiego konferansjera, to wcale nie zamyka nam to drogi, żeby być na przykład mówcą właśnie rozśmieszającym czy inspirującym. Wtedy, kiedy dzięki temu, co właśnie tutaj Kasiu powiedziałaś, odkrywać, nie zamykać się na to odkrywanie, to odkryjemy nasze właśnie cechy, które sprawiają nam przyjemność, które są naszymi mocnymi stronami i dzięki łącząc temu dodatkowy benefit, który z tego płynie, to płynie unikatowość, unikalność właśnie takiej osoby, która ma cechy, właśnie skupiające i wyróżniające ją sprzed tłumu, który, gdzie na przykład mamy 100 konferencjerów, ale ktoś jest właśnie tym jedynym poprzez właśnie bycie sobą i pielęgnowanie swoich cech, które właśnie ma. Świetnie. Cieszę się, że wspomniałeś o tym, co pojawi się już tak delikatnie na twoim warsztacie. Jest moment teraz na to, żeby powiedzieć coś więcej. Jaki tytuł ma twój warsztat i o czym dokładnie będziesz mówił? Jeśli chodzi o warsztat, to tytuł jest Jak Cię widzą, tak Cię piszą, twoja marka osobista i ja tutaj skupię się przede wszystkim na tych fundamentach tego, żeby właśnie osoby, które będą uczestniczyły w prelekcji na konferencji, mogły zdefiniować to, jak ta marka osobista wygląda właśnie w tym momencie, jeśli chodzi o ich osobę, ale przede wszystkim jak chcieliby, żeby wyglądała, bo tutaj to, o co mi chodzi tak naprawdę i clue w tym, co przedstawię uczestnikom, to zadanie kilku pytań i jednego takiego dość ważnego, jak przekazałem w opisie prelekcji, po to, aby właśnie refleksją dojść do tego, kim chcą być, ale przede wszystkim także, żeby posiedli, o ile dobrze to powiedziałem, jeśli nie, to w komentarzach możecie mnie poprawić, jaka jest prawidłowa forma tego wyrazu. Supermoc widzenia właśnie świata oczami innych i między innymi właśnie siebie, czyli jak chcemy, żeby właśnie ludzie nas postrzegali, bo to jest właśnie marka osobista, czyli to, jakie my wrażenie wywieramy na innych osobach i jak właśnie one zapamiętują naszą osobę w swoich głowach, a później oczywiście przekazują to dalej i my to budujemy. Chciałbym właśnie, aby po tym moim wywodzie, tak to nazwijmy, właśnie te osoby wiedziały, jaką markę mają, jaką chcą mieć i żeby potrafiły na bardzo solidnych fundamentach wybudować to, czyli takie podstawy razem z inspiracją do tego, do czego chcą dążyć.
Okej, okay, świetnie. Ja tak roboczo używam w sumie i trochę już z przyzwyczajenia tego słowa warsztat, warsztaty, ale jak rozmawialiśmy, to ty zaznaczyłeś, że to będzie w formie bardziej prelekcji, prawda? Czy chciałbyś może ustosunkować się na przykład, jaki procent będzie taki warsztatowy, a jaki prelekcji, tak żeby jasno wybrzmiało to dla uczestników, którzy się wybiorą? No dobrze, no to jeśli chodzi o konkret, czyli to jak będą przebiegać właśnie te minuty podczas mojego wystąpienia, to będzie to na pewno większa część prelekcyjna z angażowaniem publiczności. Tutaj z samego warsztatu nie będziemy mieli. Będziemy tutaj jak najbardziej skupiać się właśnie na przedstawieniu pewnych cech, pewnych właśnie fundamentów, zadawania pytań i co jest ważne, na te pytania nie będziemy odpowiadać na głos, na te pytania uczestnicy będą odpowiadać sobie w głowie, po to, aby właśnie nie musieli sugerować się odpowiedziami innych, ale właśnie, żeby to było czysto właśnie z nich wnętrza, żeby wiedzieli, do czego chcą dążyć, jaką markę chcą zbudować i gdzie chcą się znaleźć za jakiś czas. Okej, czyli teraz jak tak się zastanawiam i wtedy wcześniej zadałam pytanie o tego początkującego mówcę, to w sumie można troszeczkę nakreślić, że taką grupą docelową są osoby, które trochę szukają, czyli te osoby, które miały otwartą głowę, popróbowały różnych rzeczy, ale teraz już szukają trochę takiego większego konkretu, tego swojego ja, takiej swojej marki. Czy dobrze to rozumiem, czy dodałbyś coś jeszcze? Użyję słowa, które bardzo często używa się podczas studiów, czyli to zależy. Bo tak, zgodzę się, że większą częścią tych odbiorców będą osoby początkujące, natomiast też chciałbym trafić do osób już zaawansowanych z tego względu, że bardzo dużo osób jest na poziomie zaawansowanym, jeśli chodzi o budowanie marki, ale bardzo często budują tą markę w zły sposób. I w momencie, w którym są na tej drodze już budowania marki, chciałbym wywrzeć właśnie takie wrażenie oraz refleksję na tych osobach, czy są na dobrej drodze. Jeśli tak, super. Jeśli nie, no to jest właśnie ten moment, w którym postaram się ich nakierować na odpowiednią drogę. Czy to będzie zakręt, czy skręt, to zobaczymy. Ale to właśnie mniej więcej tak, więc myślę, że tutaj to będzie na pograniczu osób początkujących i średnio zaawansowanych. Okej, okay, świetnie. A czy jest coś takiego, co uczestnicy, którzy się zdecydują, żeby przyjść, mogli zrobić, aby jeszcze więcej wyciągnąć z Twojego warsztatu? Czyli nie wiem, może prześledzić swoje media społecznościowe przed, albo zastanowić się nad tym właśnie, jak się prezentują w sieci, może przeczytać jakąś książkę, cokolwiek, co ułatwiłoby Tobie, może prowadzenie warsztatu, a dzięki temu też uczestnikom sprawiłoby takie poczucie, że wyciągnęli jeszcze więcej. Myślę, że dwie czynności. Pierwsza czynność jest taka, jak postrzegają inne osoby, i co je skłania do takiego postrzegania? Czyli jeśli na przykład ja mam znajomego Fryderyka i Fryderyka postrzegam jako osobę charyzmatyczną, mówcę, która jest osobiście, mówiąc kolokwialnie, ogarnięta, ale także ma swoje momenty, kiedy na scenie występuje i odkrywa swoją, powiedzmy, śmieszną twarz, to pytanie, co mnie skłania do tego, żebym ja tak sądził o Fryderyku, bo pytanie, czy to jest prawda, czy to jest to, co Fryderyk chce, żebym ja myślał o nim. Więc, podsumowując, pierwsze, co myślimy o innych osobach i na co zwracamy uwagę myśląc o nich, co buduje nasze zdanie o innych osobach. Drugą rzeczą oczywiście media społecznościowe, które są obecne w naszych czasach w zasadzie na każdym kroku i popatrzenie, jeśli analizowanie też jak najbardziej, natomiast przede wszystkim popatrzenie, co wrzucamy w sieć i czy to, co wrzucamy w sieć faktycznie podbudowuje to, co chcemy zbudować jako markę osobistą. Więc myślę, że te dwie czynności. Pomyśleć o tym, jak widzimy innych i przeanalizować swoje media społecznościowe. Okej, świetnie. To teraz takie pytanie, ja nazywam je troszeczkę takimi inspiracyjnymi, dlatego że pomysł, żeby je zadać, narodził się wtedy, kiedy czytałam artykuł o tym, że obecnie dzieci, które uczą się w szkole, około tak 50% z nich, uczą się w tej szkole do zawodów, których tak naprawdę jeszcze nie znają, które nie istnieją. I teraz, gdybyś mógł wyobrazić sobie taką sytuację, że masz przed sobą właśnie takiego chłopaka czy dziewczynę, który właśnie skończyła maturę i zastanawia się, co zrobić ze swoją ścieżką zawodową, to co byś polecił takiej osobie? Będzie najprościej,
ale według mnie i bardzo mocno w to wierzę, będzie najefektywniej. Przede wszystkim zastanowić się nad swoimi pasjami, co lubimy robić, co faktycznie sprawia nam przyjemność, bo na tym jest najłatwiej według mnie zbudować takie wyobrażenie ciężkiej pracy. Bo w momencie, w którym pracujemy nad czymś, co kochamy, co sprawia nam przyjemność, jesteśmy w stanie poświęcić o wiele, wiele więcej sił niż nad czymś, co oczywiście jest po drugiej stronie, czyli tej przyjemności nam nie sprawia. Druga kwestia, bardziej konkretna, zdecydowanie komunikacja. I jeśli chodzi o biznes, o różnego rodzaju zawody, czy nawet o swoich znajomych, widzę, że problemy komunikacyjne w obecnych czasach są olbrzymie. I uwierzcie mi, że jeśli chodzi o projekty, i tutaj właśnie mogę z własnego doświadczenia zawodowego powiedzieć, jeśli chodzi o projekty, projekty tak naprawdę mamy wszędzie, realizujemy je razem z innymi osobami, czy to w pracy, czy poza pracą, współpracujemy wspólnie jako ludzie, to komunikacja jest bardzo ważną składową tego, żeby nam się po prostu udało. I w momencie, w którym budujemy tą komunikację, budujemy świadomie to, co chcemy mówić, co chcemy przekazywać, w jakiej formie chcemy przekazywać, panujemy nad tą komunikacją i ją prawidłowo obsługujemy właśnie zarządzając tym, jak występujemy, to nieważne, jaki zawód nas spotka i pojawią się osoby, to będziemy w stanie zarządzać właśnie tym. I według mnie, jeśli chodzi o takie osoby początkujące, konkretnie, bo ja lubię się rozgadywać, to przede wszystkim sprawdzenie swoich pasji i dążenie do tego, połączenie składowych, tak? I przede wszystkim dodatkowo rozwój właśnie komunikacji, bo w momencie, w którym mamy swoje pasje, spróbujmy na nich zbudować, czy to pracę w jakichś korporacjach, czy może nawet własny biznes, i dodajemy do tego komunikację, która będzie na odpowiednim poziomie, to już naprawdę start i znalezienie swojego miejsca jest naprawdę na dobrej drodze i jest w miarę ułatwione. Okej. No to mam nadzieję, że jest to jakiś taki element, którym będą mogły posłużyć się osoby, które szukają właśnie takiej odpowiedzi. A jak wyglądało to u Ciebie? Czy u Ciebie właśnie była taka stanowcza ścieżka, tak, chcę zarządzać projektami, takie studia i od razu tak samo wejście w rynek taki no, zawodowy, czy raczej było to właśnie takim podyktowane takim szukaniem, jestem gdzieś na jakiejś drodze, ale jednak, nie wiem, wykonuję inny zawód, który studiowałem. Jak to u Ciebie wyglądało? U mnie to wyglądało tak, że tak naprawdę swoją drogę znalazłem na w zasadzie trzecim roku studiów. Pierwsze 3 lata, bo to już była w zasadzie końcówka trzeciego roku, były mniej więcej ok, obszar IT, zarządzania, coś w ten sposób. Natomiast na 3 roku studium miałem przyjemność odbyć szkolenie, jeśli chodzi o metodyki właśnie zarządzania projektami. I nie ukrywam, że wtedy właśnie wszystkie kropki mi się połączyły w momencie, w którym wiedziałem, że uwielbiam pracować z ludźmi, zarządzać, uwielbiam komunikować się, praca w zespołach. I to wszystko tak naprawdę, co odkryło mi zarządzanie projektami właśnie, jeśli chodzi o ten obszar, poczułem wtedy, że to jest obszar, w którym chcę się rozwijać zawodowo, ponadto łączy moją pasję, czyli wystąpienia publiczne, które będą się właśnie także nawzajem wspierać i to z jednej strony, gdzie występuję publicznie, właśnie procentuję w komunikacji pracy zawodowej, w projektach, a z kolei praca w projektach wspiera mój rozwój komunikacyjny, bo uczy się kolejnych sytuacji, sytuacji właśnie, kiedy musimy coś załatwić, kiedy dogadać się, przedstawić pewne raporty. A właśnie w kwestiach zawodowych są to bardzo różne sytuacje, w których właśnie można odkryć siebie i swoje cechy, w których właśnie tutaj się obracamy i je doskonalimy. Więc u mnie ta ścieżka była taka, że na początku właśnie troszkę przez mgłę szedłem w jakąś stronę, ale kiedy odkryłem właśnie zarządzanie projektami, to wiedziałem, że to jest miejsce, do którego chcę trafić i w którym chcę się rozwijać. Okej. Czyli jeżeli zadam Ci pytanie, czy czujesz, że jesteś na właściwym miejscu, to raczej odpowiedź będzie pozytywna. Zdecydowanie będzie pozytywne. Okej. To teraz wróćmy jeszcze tak jednym krokiem do Toastmasters. Czy korzystałeś z mentoringu? Może byłeś dla kogoś mentorem? I jaką wartość w ogóle ma dla Ciebie mentoring? Może w sumie mogę pytać o Toastmasters, ale jeżeli miałeś w życiu zawodowym, to też możesz się podzielić.
Jak najbardziej korzystałem z mentoringu w Toastmasters, najbardziej tak naprawdę właśnie rozwijałem go i poznawałem na początku drogi, no bo wtedy było to dla mnie coś nowego. Później, kiedy ten mentoring przewijał się przez kolejne lata, to było to udoskonalanie, ale to też był już obszar, który znałem, więc też fajnie było na nowo odkrywać siebie i odkrywać nowe osoby. Ja miałem przyjemność być mentorowanym, czyli miałem swojego mentora, ale także po już pewnym czasie, kiedy zostałem doświadczonym Toastmasterem, miałem przyjemność być mentorem i tak naprawdę jest to świetna perspektywa i z jednej, i z drugiej strony, bo cierpiemy doświadczeniem, wymieniamy się właśnie perspektywami, ale przede wszystkim także możemy z jednej strony popatrzeć na to, jak czerpać doświadczenie, a z drugiej strony możemy właśnie to doświadczenie przekazywać. I to jest genialne, ponieważ właśnie także dobór par mentoringowych to jest dość ciekawe pole eksperymentalne, bo muszę powiedzieć, że spotkałem się z tym, że kiedy już zostaną dobrane pary mentoringowe, czyli jest mentor i jest ten mentorowany, to jest to jak taka para swatek, która nie może zostać rozdzielona. I kiedyś nawet miałem taką prelekcję, w której powiedziałem, że słuchajcie, przede wszystkim szczerość, tak? I nie każdy musi ze sobą czuć chemię. I to jest jak w związku, tak? Więc w momencie, w którym mamy mentorowanego i mentora, to oni muszą czuć, że nadają na podobnych falach, bo wtedy to ich nakręca, wyciągają najwięcej właśnie wartości z tej współpracy, przekazywania doświadczenia, ale są pewne momenty, w których należy powiedzieć sobie, słuchaj, nie dogadujemy się, nie czuję tego, zmieńmy pary mentoringowe, życzę ci wszystkiego dobrego, spróbujmy czegoś nowego, po prostu. A czasami było tak, że spotkałem osoby, i one ileś tam miesięcy były w tej relacji mentoringowej, a później okazywało się, że tak w sumie to się nie spotykały, nie rozmawiały, bo nie miały z tego przyjemności, spotykali się raz na miesiąc, dwa, i żeby odbębnić tak zwanie kolokwialnie. No a tutaj ja miałem akurat taką przyjemność, że te moje pary mentoringowe były jak najbardziej na tych pozytywnych falach, były dobierane odpowiednio, wymieniałem się doświadczeniem i uważam, że program mentoringowy, czy to właśnie w Toastmasters, czy w ogóle w innych organizacjach, bo także miałem przyjemność uczestniczyć w innych programach, jest czymś rewelacyjnym. Świetnie, ale bardzo się cieszę, że też powiedziałeś to, że tak naprawdę powinniśmy no przede wszystkim mieć tą szczerość, ale rozmawiając właśnie z Izabelą Zawą, ona wprowadzając, może nie tyle, że wprowadzając ulepszenia właśnie do tego obszaru takiego mentoringowego, mówiła wprost, że tak naprawdę właśnie ten mentor i mentee powinni podpisywać czy papierowo, czy też ustnie, po prostu taką umowę na zasadzie jest taki cel i też dodatkowo mamy datę, do którego ty jesteś moim mentorem. Jeżeli nie osiągniemy tego celu, no to albo się rozchodzimy, albo tutaj mamy pole do jakby rozmowy, dlaczego się nie udało i wyznaczonym, czyli jakby ważny jest ten czas i tak jak ty powiedziałeś, żeby samemu też pilnować tego, żeby te spotkania były, miały sens i żeby było takie flow pomiędzy nimi. Więc bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. Jeszcze chciałabym dopytać ciebie, czy Toastmasters zmieniło jakoś twoją karierę zawodową, czy ja tutaj zawsze dopytuję o taki może game changer nawet, czy była jakaś taka sytuacja konkretna, która nagle wystrzeliła może jakoś twoją karierę, czy może były jakieś takie pojedyncze, drobne rzeczy, które coś zmieniły, jak to u ciebie wyglądało? Takim game changerem tak naprawdę było pierwsze spotkanie w Toastmasters i niezapomnę słów, które padły wtedy z ust jednego z uczestników, bo ja wtedy się pojawiłem, wtedy też, jak już wspominałem na początku naszego spotkania, podpisałem od razu formularz i mówię, kurczę, ja dopiero teraz widzę, jak dużo mam do doskonalenia. Słuchaj, stary, ty już jesteś na super poziomie, a ja mówię, nie, tu jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia. I to był tak naprawdę game changer, bo ja występując przez wiele lat, czy to właśnie na seminariach, czy prowadząc webinary, to wiedziałem, że sprawia mi to przyjemność, że robię to na odpowiednim poziomie. Oczywiście non-stop się rozwijałem, ale Toastmasters i właśnie spotykanie się z osobami, które są członkami, dało mi tak, przepraszam za użycie słowa, cholernie szerokie spojrzenie na to, ile jeszcze mogę rozwinąć, żeby stać się lepszym mówcą, żeby stać się w ogóle lepszym człowiekiem, bo to też dało mi świadomość tego, że komunikacyjnie, kiedy tutaj rozwijamy się w Toastmasters, to z jednej strony są wystąpienia publiczne, z drugiej strony są te cechy liderskie, jest zarządzanie, bo tutaj też struktura klubów tego wymaga. Natomiast
to, co warto uwypuklić i pokazać, to przede wszystkim to jest udoskonalenie komunikacji między nami, między ludźmi. I to był według mnie taki bardzo ogólny, ale bardzo ważny game changer, jeśli chodzi o moją karierę zawodową, bo ja dzięki temu bardzo dużo uwagi poświęcam komunikacji w mojej pracy zawodowej. Bo nawet głupi szyk zdania i użycie innych słów zmienia totalnie odbiór komunikacji, jaką wysyłamy, bo w momencie, w którym jesteśmy w emocjach i komuś chcemy nawpisywać coś w zdania, a jednak możemy chwilkę ochłonąć i zmienić ten szyk zdań, zmienić słowa, których użyjemy, to przekaz, który wyślemy do kogoś jako naszego odbiorcy, może być zupełnie inaczej odebrany i dzięki temu bardzo krytyczne sytuacje, które zdarzają się czy to w projektach, czy w ogóle w pracy zawodowej, mogą być bardzo prosto odpowiednią komunikacją zażegnane, a nawet można powiedzieć, że czasami negocjacje, które się toczą, mogą być właśnie tym przeciąganiem liny na naszą stronę, więc tutaj na pewno tym game changerem jest świadoma komunikacja.